Drodzy Państwo, jak idzie przełom, to publicyści, nie tylko prawicowi, zaczynają wpadać w taką manierę doradzania politykom, co oni mają zrobić, aby Polska była szczęśliwa i żeby publicyści byli szczęśliwi, aby mogli potem mówić, no proszę. Kazałem im to zrobić i oni to zrobili i jest dobrze. Politycy na ogół kompletnie lekceważą te porady i słusznie. Ale to nie jest powód, żeby o nich w przeglądzie prasy nie wspomnieć. W tym artykule, w tym numerze tygodnika do rzeczy, między innymi 100 dni na zmianę, artykuł Rafała Ziemkiewicza, i między innymi pisze o tej ogromnej ilości aktów prawnych. I to jest akurat zupełnie słuszne. Chyba tylko przez nieuwagę te 2000 etatów centrali, kuriozum na skalę światową, nie są jeszcze wpisane do sławnej księgi rekordów Guinnessa, pisze Rafał Ziemkiewicz. To też chyba dość słuszne. No a potem już dochodzimy do takich ciekawszych chyba kawałków. Mianowicie nowa władza nie może sobie pozwolić na korzystanie z efektu nowości. Owszem, przez jakiś czas jej popularność będzie się utrzymywać bez względu na to, co będzie robiła, czy czego zaniecha. I jeśli, jak należy się spodziewać, za wynikiem wyborów pójdą zmiana tonu mediów, nawet bez żadnych nacisków ze strony władzy, pozbycie się z grona ich pracowników osób najbardziej skompromitowanych, oklaski, i deklaracje służalczości ze strony właścicieli idące w parze z intensywnym promowaniem zmiany, to czas zadowolenia może się wydłużyć i to może być pułapka na nową ekipę, pisze Rafał Ziemkiewicz dzisiaj w Do Rzeczy. No kto wie, jak to będzie, kto wie. W końcu ktoś tu zaczął swój przegląd prasy od lektury doskonałej i przejmującej recenzji Andrzeja Chorubały. Przypadek? Nie sądzę. Nie dokona się dobrej zmiany, pisze Rafał Ziemkiewicz, nie mając ku temu narzędzi. Dlatego właśnie reforma administracji i całego systemu rządzenia państwem ma kluczowe znaczenie. No i tak czytam o tych kluczowych znaczeniach, aż dochodzę do takiego fragmentu, który już naprawdę mnie zafrapował bez żartów. Byłoby dobrze, jako o kwestii bezpieczeństwa państwa, pisze Ziemkiewicz, myśleć o systemie mediów, nie tylko publicznych. W czasach dzisiejszych, kiedy telewizyjne obrazki rządzą irracjonalnymi emocjami mas, pozostawianie mediów poza kontrolą instytucji państwa przypomina średniowieczny błąd tolerowania w państwie prywatnych wojsk magnackich. Piszę to z całą odpowiedzialnością, mając doświadczenie człowieka, który w mediach przepracował ćwierć wieku i wierzył kiedyś, że wolny rynek ureguluje tę dziedzinę. Niestety nie ureguluje i państwo musi czuwać tu nad przestrzeganiem zasad, choć raczej przez nadzór merytoryczny, a nie właścicielski. No, nadzór merytoryczny państwa nad mediami, Rafale, to jest akurat coś takiego, co zwłaszcza przed wyborami bym schował na potem jako marzenie, bo zakłada ono, że istnieje jakieś państwo idealne, prawda, które ma tych swoich dobrych urzędników, nieskażonych partyjniactwem, służalczością, tymi wszystkimi brzydkimi rzeczami, o których Rafał pisał w innym miejscu swojego artykułu. Obawiam się, że takie państwo idealne nie istnieje. Merytoryczny nadzór państwa nad mediami to naprawdę coś kompletnie potwornego.